Niemcy chcą, Niemcy zrobią wszystko, żeby temu zapobiec. A najprostszym sposobem zapobieżenia realizacji projektu Trójmorza jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce i do wycofania Polski z projektu Trójmorza, który bez udziału Polski nie ma sensu. Nie ma sensu. To też w lipcu ubiegłego roku nasza Złota Pani odbyła z panem prezydentem Dudą 45-minutową rozmowę telefoniczną. Rzecznik rządu niemieckiego przyznał, pytany o czym tam rozmawiali, przyznał, że przedmiotem tej rozmowy była również sprawa praworządności w Polsce, ale że on nie będzie ujawniał treści poufnych rozmów. Niemiecka prasa już nie była taka powściągliwa i pisała, że pani nasza Złota interweniowała u prezydenta Dudy w sprawie praworządności. Co to znaczy interweniowała? No, prosiła go, żeby jakoś tam coś zrobił, prawda? Na tym polega interweniowanie. No i pan prezydent Duda po tej rozmowie zapowiedział zawetowanie ustaw sądowych. No i zrobił to. I zrobił to ku radości pani prezes Gersdorf i tam innych. W ten sposób został naruszony układ polityczny, który zbudował naczelnik państwa, czyli pan prezes Kaczyński, oparł swoją władzę na dwóch takich filarach. Jeden z tych filarów to był pan prezydent Duda, a drugi to pani Beata Szydło. No i ta jedna noga została złamana i pan prezes Kaczyński się zorientował, że na tej drugiej nodze to się też nie może oprzeć, bo ona czerpie siłę z niego, a nie odwrotnie. No i został, krótko mówiąc, zmuszony do cofnięcia się. A o tym, gdzie, co to, na czym, jak pan prezes został osłabiony, to już się mogliśmy dowiedzieć 15 sierpnia ubiegłego roku, kiedy pan prezydent wygłosił przemówienie z okazji święta Wojska Polskiego. Powiedział, armia jest jedna, nie można jej dzielić, co to znaczy. Pan prezydent, wierzgnąwszy, że tak powiem, dokonawszy felonii wobec swojego wynalazcy, pozbawił się tym samym bezwarunkowego poparcia politycznego ze strony PiS-u. No a jeszcze 3 lata kadencji mu zostaje, to co? Musi szukać sobie jakichś nowych przyjaciół politycznych. No i natychmiast się znaleźli przyjaciele w postaci starych kiejkotów. Ale oni nie za darmo przyjaźń panu prezydentowi zaoferowali. Przyniesiesz nam na tacy łeb Macierewicza, to będziemy się z tobą przyjaźnili. A jak nie, to nie. No to pan prezydent natychmiast wdał się w wojnę i to przemówienie 15 sierpnia to właśnie było, trąbka wojenna zatrąbiła. No i nastąpiła głęboka rekonstrukcja rządu. Złowrogi minister Macierewicz stracił. To być może nawet o niego chodziło przede wszystkim, bo to, wiecie państwo, to tak jak w takim opowiadaniu Gilbert Chesterton pisze w opowiadaniu Złamana szabla, gdzie mądry człowiek ukryje liść? W lesie. A jak nie ma lasu, to co zrobi? A no to zasadzi las, żeby schować w nim ten listek. Ta głęboka rekonstrukcja rządu to mogła być takim lasem zasadzonym specjalnie po to, żeby ukryć listek w postaci utrącenia złowrogiego ministra Macierewicza. O i stare kiejkuty wracają na pozycje, które zajmowały przy prezydencie Bronisławie Komorowskim. Pan prezydent, pan Jarosław Kaczyński się cofa na całej linii. Dymisja Antoniego Macierewicza oznacza, że pan Jarosław Kaczyński cofa się na całej linii. No to jak się cofa na całej linii, to dobrze jest postawić pytanie, a dokąd się cofa? Ano cofa się pod żydowski parasol ochronny.
który obiecał rozpiąć nad nim nasz najnowszy przyjaciel, pan Daniels. No i wydaje się, że znamy cenę rozpięcia tego parasola. 12 grudnia ubiegłego roku, a więc w dzień po zaprzysiężeniu na stanowisku premiera pana Mateusza Morawieckiego, Senat Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przyjął ustawę numer 447, która dotyczy, zobowiązuje, jeśli zostanie uchwalona, zobowiązuje sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych do dwukrotnego, w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, do dwukrotnego w ciągu roku informowania Kongresu Stanów Zjednoczonych o tym, jak kraje Europy Środkowej realizują roszczenia żydowskie majątkowe. Wynika z tego, że na podstawie tej ustawy rząd Stanów Zjednoczonych zyskałby pozory legalności dla wywierania nacisku między innymi na Polskę, żeby te roszczenia zrealizowała. Szczególnie niebezpieczny jest punkt trzeci tego aktu 447. On w Izbie Reprezentantów w tej chwili jest pod numerem 1226. W Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, która ma tam go rekomendować w Izbie Reprezentantów. Punkt trzeci stanowi, że przychody z własności bezdziedzicznej, bo tak to nazywa ten projekt, będą przeznaczane na wspieranie ocalałych z Holokaustu. Państwo rozumiecie, tych ocalałych może być całkiem sporo, bo każdy, kto żyje, to ocalał, znaczy się, prawda? To jasne, no chyba oczywiste. Na sfinansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Tak to jest sformułowane. Co wynika z tego punktu trzeciego? To, że ta własność bezdziedziczna, na przykład na terenie Polski, musi zostać wyodrębniona. Chociażby po to, żeby wiedzieć, jakie przychody przynosi, bo inaczej, no skąd byśmy wiedzieli. A skoro już zostanie wyodrębniona, no to ktoś musi nią zarządzać, żeby te przychody rozdzielać zgodnie z dyspozycją z punktu trzeciego tej ustawy. To no, nie trudno się domyślić, kto będzie zarządzał tą własnością. Na pewno nie żaden czynnik polski, tylko to organizacje pozarządowe, które współpracują z rządem Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że na terenie Polski środowisko żydowskie może zostać obdarowane majątkiem rzędu 60, może nawet 65 miliardów dolarów, bo tak są szacunkowe oceny tego transferu. To by oznaczało, że z dnia na dzień zyska dominującą pozycję ekonomiczną w Polsce to środowisko, a ta dominująca pozycja ekonomiczna natychmiast przełoży się na dominującą pozycję społeczną. Krótko mówiąc, zafundowalibyśmy sobie szlachtę jerozolimską i to na trwale. No to zwracam uwagę Państwa, że rząd nabrał wody w usta w tej sprawie. Ani pan prezydent, ani rząd nawet słówkiem się nie zająknęli, a to 12 grudnia, już ponad miesiąc mija od czasu, kiedy Senat jednogłośnie tę ustawę przyjął. Polonia amerykańska podjęła desperacką próbę lobbingu w tej sprawie. Całkiem spora grupa działaczy polonijnych wystosowała taką petycję do tych 48 kongresmenów, którzy są w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, przekazując im jednocześnie ekspertyzę prawną, żeby wstrzymali proces legislacyjny, żeby nie rekomendowali pozytywnie tego projektu Izbie Reprezentantów, żeby zablokować, mówiąc krótko, tę ustawę. Ale jak widzimy, z drugiej strony też jest lobbing i to dosyć skuteczny. Otóż TVN wyemitowała
nagrany prawie rok temu taki materiał o obchodach urodzin Adolfa Hitlera w jakimś tam zagajniku. Proszę Państwa, warto trochę mocniej poskrobać tutaj koło tego, bo co się okazuje, w roku 2015 TVN została kupiona przez amerykańską firmę Scripps Network Interactive, która to, i teraz jest stuprocentowym właścicielem TVN-u ta firma, a właścicielem tej Scripps Network Interactive jest firma Discovery Communication, której prezesem jest pan Dawid, nazwisko w tej chwili wyleciało z pamięci. Proszę? Tak. I który ma korzenie polskie, porządnej żydowskiej rodziny. No i on w 2015 roku organizował pielgrzymki ocalałych Żydów do Auschwitz razem ze Stevenem Spielbergiem. No to już tylko obrazek narysować. Stare kiejkuty, które tam kontrolują sytuację, musiały dostać rozkaz, no weźcie tutaj coś, zróbcie. No i charakterystyczne jest jeszcze to, że rząd i pan prezydent, którzy w sprawie tego aktu nawet słówkiem się nie odezwali, a z odpowiedzi na interpelację, którą wystosował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych poseł Winnicki, wynika, że nie kiwnęli palcem nawet w tej sprawie. Bo co tam, że monitorują sytuację, no to monitorować to ja mogę. Znaczy co, przyglądać się, co się dzieje, prawda? To ja też mogę, to nic nie kosztuje. Ale to nie muszę być przedstawicielem władzy. Natomiast tutaj bardzo skwapliwie dali się wkręcić w tę aferę. No zwłaszcza, no i pan prezydent, ale zwłaszcza pan minister Brudziński, minister spraw wewnętrznych, tam się odgraża, będzie dusił tych nazistów gołymi rękami i tak dalej. No, w ten sposób przyznaje przed opinią międzynarodową, że Polska ma jakiś problem z nazistami w ogóle. A przy okazji pojawiają się głosy, że trzeba wszystkie te organizacje narodowe zdelegalizować. Na tej podstawie, jako człowiek podejrzliwy, nabieram podejrzeń, że pan prezydent i rząd mogą coś wiedzieć, czy, znaczy poczynili pewne obietnice, które mają pozostać jak najdłużej tajemnicą dla polskiej opinii publicznej. Bo jeżeli rzeczywiście środowiska żydowskie miałyby zostać obdarowane takim majątkiem, to przezorność, roztropność rządzenia nakazuje zdelegalizowanie wszelkich potencjalnych przeciwników tego stanu rzeczy, żeby oczyścić przedpole i żeby ta dominacja przebiegła bez zakłóceń. Więc w tej sytuacji lepiej rozumiemy sens tego apelu, który pan prezes Kaczyński wygłosił na ostatniej miesięcznicy smoleńskiej. Ufajcie. No co nam pozostało? Co nam pozostało? I tym optymistycznym akcentem kończę. Bardzo Państwu dziękuję, że mnie Państwo cierpliwie wysłuchaliście. Jak Państwo widzicie, to wszystkie wydarzenia zachodzące na najwyższych półkach polityki światowej prawie natychmiast się przekładają na sytuację w Polsce i dlatego przedstawienie tego tła wydawało mi się pożyteczne dla zrozumienia sytuacji, no i dlatego w jakim kierunku może się ta sytuacja rozwinąć. Dziękuję bardzo. Do Państwa z Calgary w prowincji Alberta w Kanadzie. Siedzę tutaj na wprost
szerokiego okna, za którym widać jabłonie kwitnące, mimo że jest koniec maja, to jabłonie tutaj dopiero kwitną, a w oddali widać góry skaliste z ośnieżonymi szczytami. Te ośnieżone szczyty to będzie jeszcze widać bardzo długo, ale sam fakt, że są ośnieżone, to wpływa na sytuację klimatyczną. Tutaj dzisiaj jest temperatura co najmniej 20 stopni, ale przedwczoraj dmuchnęło albo od gór skalistych, albo od bieguna. No i temperatura spadła do 3 stopni, a z nieba zaczął sypać taki śnieg, że w jednej chwili wszystkie te kwiaty jabłoniowe i dachy naprzeciwko zostały przykryte grubą warstwą śniegu. Proszę Państwa, ten śnieg oczywiście stopniał, ale to wszystko pokazuje, że klimat się z ludzkością na razie przekomarza. Ludzkość próbuje wojować z klimatem. Klimat jest bardziej wyrozumiały dla ludzkości, niż byśmy się spodziewali i na razie się z nami przekomarza, więc dlatego, kiedy wczoraj wracaliśmy samochodem z Parku Narodowego Banff, to otworzyliśmy wszystkie okna, żeby klimat mógł swobodnie wchodzić i wychodzić tamtędy, żeby się na nas nie pogniewał i żeby nie zaczął wojować z ludzkością. Ale nie o klimacie tutaj chciałem do Państwa mówić, bo klimat jest tylko pretekstem, no od czegoś trzeba zacząć te palawery. Natomiast oczywiście przenosimy się myślą z prowincji Alberta do naszego nieszczęśliwego kraju, w którym wojna polityczna przybiera charakter totalny. Przypominam, że o tym totalnym charakterze wojny wspominał w berlińskim Pałacu Sportu w 1943 roku Józef Goebbels. No, u nas Józef Goebbels nie ma dobrej reputacji, ale wojna przybiera charakter totalny. Proszę Państwa, to znaczy wciągane są do tej politycznej wojny coraz to nowe środowiska, między innymi środowisko pracowników przemysłu rozrywkowego. Zaczęło się od tego, że pan prezes Jacek Kurski, szef telewizji rządowej, zabronił występowania na estradzie Opolskiego Festiwalu Piosenki pani Katarzynie Szczot, która śpiewa pod pseudonimem artystycznym Kaja. No i to pociągnęło za sobą całą lawinę, bo kiedy się okazało, że pani Katarzyna Szczot nie wystąpi na Opolskim Festiwalu, to mimo że piosenkarze są oryginałami, jakich świat nie widział, indywidualistami, to tu dali piękny pokaz świadomej dyscypliny i jeden po drugim odmawiali udziału w Festiwalu Opolskim. Prezydent Opola próbował ratować sytuację rozpaczliwie, ale widocznie i jemu ktoś starszy i mądrzejszy dał do zrozumienia, żeby nie pchał nosa między drzwi. No i w rezultacie zerwał umowę z rządową telewizją. Festiwal będzie przeniesiony do Kielc, co już tamtejszych postępaków doprowadza do rozpaczy. Oni się obawiają, że wskutek tego Kielce staną się stolicą obciachu w Polsce. No i teraz mieszkaniec Kielc nie będzie się mógł pokazać w porządnym towarzystwie, co to będzie w ogóle strach pomyśleć. No ale niezależnie od intencji wszystkich tych przedsięwzięć, to warto zwrócić uwagę, że w Opolu nie będzie Festiwalu Piosenki Polskiej. Czy będzie w Opolu Festiwal Piosenek Mniejszości Niemieckiej? Co do tego jeszcze decyzje chyba nie zapadły. No ale widać wyraźnie, że wycofujemy się z ziem odzyskanych ku Polsce Centralnej, co ma taką zaletę, że do Kielc ani pani Erika Steinbach, ani nawet banderowcy żadnych roszczeń jeszcze nie podnoszą. Więc w Kielcach będzie bezpiecznie. Kto tam w tych Kielcach wystąpi, no to tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno ci bojkotujący Festiwal Opolski nie zostawią na tych piosenkarzach, którzy wystąpią w Kielcach,
nawet jednej suchej nitki, widać wyraźnie, że wojna polityczna przenosi się na wszystkie możliwe środowiska, no a temu towarzyszą pewne niepokojące objawy wymiękania rządu. Rząd, który do jeszcze niedawno podczas debaty nad wotum nieufności dla złowrogiego ministra Antoniego Macierewicza ustami pani premier Beaty Szydło dał wyraz swojej determinacji w sprawie uchodźców, pani premier nawet wezwała Europę, żeby powstała z kolan, no ale jak powiedział podczas odbierania nagrody tytułu Człowieka Roku Franz Timmermans, który najwyraźniej upodobał sobie w roli owczarka niemieckiego, Europa jest silniejsza, niż by nam się wydawało. No i właśnie obserwujemy objawy wymiękania rządu, bo rząd dał do zrozumienia, że może się zgodzić na tak zwane korytarze humanitarne. Więc tak czy owak nastąpi relokacja uchodźców bisurmańskich do naszego nieszczęśliwego kraju, jak nie na skutek decyzji naszej złotej pani o kontyngentach, no to na skutek otwarcia korytarzy humanitarnych, bo tymi korytarzami humanitarnymi uchodźcy będą walić do nas jak tornado. Także tak czy owak się z nimi jakoś będziemy musieli skonfrontować. Proszę Państwa, to pokazuje, że no nie ma dobrej sytuacji. Nasz nieszczęśliwy kraj miota się od ściany do ściany, a tu w dodatku jeszcze na szczycie NATO w Brukseli wszyscy uczestnicy zademonstrowali pełną wolę, szczerą wolę walki z terroryzmem, z państwem islamskim. No co to będzie? To tych uchodźców jeszcze więcej będzie do naszego nieszczęśliwego kraju przybywało. Jaką ich część będą stanowili bojownicy państwa islamskiego zadaniowani wywiadowczo, no to tego się dowiemy w odpowiednim momencie, tak jak się tego dowiedzieli Angielczykowie po zamachu w Manchesterze, że tam nawet teraz łapią jednego po drugim policjanci. No lepiej by było, gdyby ich wyłapali przed zamachem, no ale nie ma rzeczy doskonałych, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. W związku z tym bardzo wiele rzeczy jest przed nami. Żyjemy w ciekawych czasach, a jeśli kombinacja operacyjna jeszcze rozwinie się w pożądanym kierunku, no to będziemy żyli w czasach jeszcze ciekawszych, żebyśmy tylko to przeżyli, czego i sobie, i Państwu życzę. Proszę bardzo. Proszę pan. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie. Ostatnio zawrzało trochę właśnie w tym środowisku wolnościowym. Pojawił się pan Jarosław Gowin, minister, i rozszerzył swoją partię o nowe środowisko. Ja to powiedział, no jak z tymi racjami wolnościowymi pana Gowina to różnie bywa, bo na przykład tutaj z apteką do aptekarza tam to głosował za. I chciałem po prostu pana zapytać, żeby pan wyraził swoją opinię, czy to jest raczej szansa właśnie dla tych środowisk wolnościowych, żeby wpływać bardziej na politykę, czy raczej jest to próba rozbicia tego elektoratu i przyciągnięcia go w stronę Zjednoczonej Prawicy? Ja myślę, że pan wicepremier Gowin wykonuje zadanie zlecone. Dlatego, że zarówno Platforma Obywatelska kiedyś, bo teraz to ma inne zmartwienia, ale Prawo i Sprawiedliwość przy tych wszystkich tam antagonizmach między nimi, to mają pewną cechę wspólną. Mianowicie pilnują, Platforma, mówię, teraz nie jest w stanie już tego upilnować, ale jak była w stanie, to pilnowała, żeby nie pojawiła się żadna alternatywa polityczna. Żeby nie pojawiła się żadna alternatywa polityczna. No i teraz pan wicepremier Gowin, właśnie nie wiem, co oferuje tam, czy udało mu się kogoś skaptować, być może udało, ale nie wiem, co on oferuje, bo co oferuje, że
jak się do niego tam jacyś przedstawiciele tych ugrupowań przyłączą, no to co, to on zapewni im, że będą mogli realizować swoje polityczne cele. Przecież on nie ma takiej mocy sprawczej. On sam musi się słuchać prezesa Kaczyńskiego, bo inaczej wyleci z tej koalicji na zbity łeb. Więc nikomu niczego nie może obiecać, poza posadami oczywiście. No ale to nie jest żaden cel lidowy, to jest cel taki, no załatwić sobie własne problemy socjalne. Oczywiście, ale to nie jest cel polityczny. Ale to nie jest cel polityczny. Proszę bardzo. Poruszył pan sprawę tych lekarzy i oczekiwania przez nich wyrażanego tych 6-8% prawda PKB. Moim zdaniem jest to kolejna grupa, która próbuje się wpisać w udział w budżecie. Proszę pana, nic dziwnego, jak pan wicepremier Morawiecki zaczął się przechwalać, w jakiej to kondycji finansowej znakomitej jest nasze państwo. No to mnóstwo ludzi powie, jak to podzielcie się z nami, no co jest, prawda? A tu okazuje się, że pan wicepremier trochę koloryzował, bo no ta kondycja finansowa nie jest taka znakomita, skoro nadal, znaczy deficyt tegoroczny zamknie się w kwocie zaledwie około 10 miliardów złotych niższej od planowanej. Przypomnę, że planowane było deficyt na wysokości prawie 60 miliardów złotych. No to jak się zamknie w wysokości 50 miliardów, to wcale nie świadczy to o znakomitej kondycji finansowej państwa. Tym bardziej, że przyszłoroczny deficyt jest planowany na poziomie 41 miliardów złotych. Także. O, Francja, to wie pan, jasne, to wie pan, to jest słaba pociecha, że wszyscy kradną. No tak. Nie, to jest problem rzeczywiście, dlatego że rządy demokratyczne kupują sobie spokój społeczny za cenę wpędzania przyszłych pokoleń własnych obywateli w coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki. Bo konsekwencje, co to znaczy, że narasta dług publiczny, że pokolenie aktualnie żyjące, to znaczy to, które głosuje, wybiera sobie tych wszystkich prezydentów, wypiło i zakąsiło na koszt przyszłych pokoleń, które jeszcze się nie urodziły, ale są już obciążone długiem. To zresztą świadczy o wyższości państwa nad zwykłym złodziejem. Bo zwykły złodziej nie potrafi okraść człowieka, którego nie ma, a państwo potrafi. A państwo potrafi. Przerwał mi pan cały pytanie, ponieważ ta grupa lekarzy dołącza się do kolejnych innych grup. I tutaj ja bym nie patrzył na Morawieckiego, któremu się worek powiększył z pieniędzy, ale mamy takie partie polityczne, które mają jakiś procent, prawda, które dostają za wprowadzonych członków do parlamentu. Mamy tutaj chętnych, nawet KLEP, do którego pan się odwołał, że się nie odzywał, który wyciągał rękę też po 1 czy po 0,5% PKB. Czyli tutaj tworzy się cała masa środowisk, które chciałyby się odłączyć, oderwać od sprzedawanego przez nie produktu. Czyli oferują produkt, można powiedzieć, wrzucając go do ogólnego wora i z tego ogólnego wora będą sobie według własnego uznania brali środki, które przy pomocy demokratycznego głosowania ktoś zatwierdzi. 5%, 0,5%, 8,5%. No wie pan, niestety ma pan rację, ale to skutkiem tego mechanizmu jest przekształcanie parlamentów w jaskinie zbójców, gdzie dzielone są łupy po prostu. Kto ma większą siłę przebicia, no to mówi tak, a to wy będziecie mogli obrabować swoich współobywateli na załóżmy 10%, a wy już na 15%, a wy na 20%. I kto ma większą siłę przebicia, ten sobie, jak to mówią, wywalcza. Ale to jest... No, na przykład wywalczyli sobie emerytury
ale zostali obciążeni koniecznością opłacania podatku dochodowego, więc od razu muszą sobie częściowo to sfinansować. No, państwo, warto zapamiętać jedną rzecz, że państwo nie ma własnych pieniędzy, tylko ma nasze. I jeżeli państwo nas jakimiś pieniędzmi przekupuje, to przekupuje nas naszymi własnymi pieniędzmi. Najpierw nam odbierze, a potem nas nimi przekupuje. I dopóki ludzie się dają na to nabierać, to będą nabierani. To będą nabierani, bo tutaj nie ma żadnej litości, żadnej wyrozumiałości. Nie ma i nie będzie. No tak jak to jeden z tych bohaterów trylogii, tam Akbach Ułan powiedział, że na to Pan Bóg stworzył nieprzyjaciół, żeby mężowie wojenni mieli z kogo łup brać, prawda? Tak samo na to Pan Bóg stworzył durniów, żeby ich tam obierać do gołej skóry. I tyle, no to po to ludzie mają rozum i wolną wolę, żeby korzystali z tych darów boskich. Ale państwo, czy wszystkie państwa, czy są wyjątki? Teraz nie ma. Teraz nie ma, bo wszystkie państwa się zorientowały, że na skutek masowego duraczenia można ludzi, że tak powiem, w biały dzień ograbić i oni jeszcze sami przyniosą w zębach. No to po co? Dlaczego? Nie ma ani jednego takiego państwa. Nie ma. Nie ma. Dlatego no, jak można i jest to bezkarne. Nie, w Singapurze jest redystrybucja dochodu narodowego. Wie pan, to jest taki wskaźnik socjalizmu. Można to obliczyć z dosyć dużą dokładnością. Jaki procent produktu krajowego brutto przechodzi przez budżet? To jest wskaźnik socjalizmu. I na przykład na początku XX wieku to wskaźnik socjalizmu był jeszcze bardzo mały. Na przykład w Wielkiej Brytanii, która była dosyć państwem, tak tam socjal już był, to 5% zaledwie było. 5%. W tej chwili to jest ogromny procent. Ale konsekwencją tego jest to, że ludzie są niewolnikami lichwiarskiej międzynarodówki. Taka jest konsekwencja. Być może, że jest jakieś wyjście z sytuacji w zmianie konwencji. Zmiana konwencji polega na tym, trochę tak obrazowo powiem, że nawet najpotężniejszy bankier nie potrafi złapać w rękę kuli wystrzelonej w jego łeb. To jest zmiana konwencji. I może dojdzie do zmiany konwencji, zobaczymy.